Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dziś jestem z Januszem. Witaj, Janusz. Moi drodzy, pewnie nie znacie jeszcze Janusza. Janusz ćwiczy 2-3 miesiące. 3 miesiące, moi drodzy, Janusz ćwiczy 3 miesiące. Ale moi drodzy, dziś Janusz pomoże mi w wytłumaczeniu wam, jak się obronić na ziemi. Kiedy dostałeś plombę, taką jak Janusz wam pokazał, i no ktoś zaczyna cię chopać. Dlaczego poprosiłem Janusza o pomoc? Dlatego, że Janusz mi ćwiczy długo i jego ataki będą najbardziej zbliżone do ataków osób, które nigdy nic nie ćwiczyły. Czyli jak widzieliście, Janusz wpadł, strzelił po prostu i poszedł od razu w przekopkę. Tak było, Janusz, tak było. Moi drodzy, oczywiście można się zastanawiać, czy po uderzeniu będziesz w stanie coś zrobić. No możesz się zastanawiać na kanapie, tam siedzieć i się zastanawiać, ale w walce na ulicy tak czy tak, będziesz musiał coś zrobić, bo nic nie zrobisz, to cię ktoś zakopie. Właśnie. Sytuacja jest taka, że dostałem blupetę, tak, no, nogi się ugięły, siadłem sobie, gość dolatuje, żeby mnie kopać. Po pierwsze, moi drodzy, co jest bardzo ważne? Bardzo ważne, żeby zrobić tu właśnie, taką linię obrony. Może nie jest to linia Maginota, ale jest to linia obrony. Ale też to nie wystarczy, moi drodzy. To nie jest plaża, to nie są wakacje. Nie wystarczy, że się tu położysz, rozumiesz? A Janusz będzie kopał tak jak... Właśnie, bo on pójdzie do tyłu i będzie problem. Więc drugą rzeczą, którą musisz opanować, to kręcenie się tak, żeby być cały czas, tak jest, tak, o. Cały czas, żeby być bronionym. No i moi drodzy, pewnie powiecie, mistrzu Grzegorzu, ale jak się tak będę kręcił, to mi się zakręci w głowie. No i masz rację, jakbyś tak kręcił, to potem Janusz by tak przeleciał ze 3 razy, ja bym wstał i się przewrócił. Co robimy? Moi drodzy, spójrzcie, wyłapuję sobie nogę, tu, popatrzcie, tu, wyłapuję sobie nogę. I w tym momencie, spójrzcie, z tej nogi robię zagrodę, popatrzcie, wyciągam nogę tu, przekręcam się i napieram na Janusza. Janusz, tak jest. To tu jest Janusz? Dźwignia, moi drodzy, tu spójrzcie, jest dźwignia i w momencie, kiedy bym to mocno zrobił, to prawdopodobnie bym wydarł nogę. Pokażemy to wolnie, może z drugiej strony, Janusz. O, tu, popatrzcie, zblokowałem i teraz popatrzcie, trzymam nogę, blokadę i nie pozwalam mu już dalej się przemieszczać. Chodzę tu, spójrzcie, noga w nogę, druga noga, zobaczcie na ten układ nóg. I teraz popatrzcie, hop, i przekręcam się cały, stając w stronę Janusza. Zobaczcie, ta noga, o, moi drodzy, dziś za kamerą nic, Jarosław, zobaczcie, ta noga jest tu. W tym momencie oczywiście systema kombat nie zakładamy, trwałych dźwigni nie trzymamy, ale Janusz, spróbuj się uwolnić. Nie da rady, nie? Także, moi drodzy, systema kombat wyglądałoby to tak, poczekaj Janusz, że obroniłem się i teraz bez Janusza, bo nie chcę mu nogi złamać ani nic. Popatrzcie, obroniłem się, tu są nogi, wkładam tą nogę i uwaga, patrzcie, hop, wstaję i nie patrzę, że tu jest noga, tylko wstaję dalej. Możecie sobie się zastanowić, co się stanie z nogą. Więc jeszcze raz poproszę Janusza, popatrzcie, czyli raz, dwa, trzy i ten moment tu, zobaczcie, idę na Janusza. I oczywiście, gdyby to było w normalnej walce, tak jest, to pójdę dalej. Wiadomo, co się stanie. Wyplątam się, idę dalej i wstaję. Wiadomo, co się z nogą dzieje. Moi drodzy, dajcie lajka Januszowi, bo to jego pierwszy, ale na pewno nie ostatni występ. Janusz będzie również pomagał i wam. Sam przyszedł się uczyć, ale też chcę wam pomóc czuć się bezpiecznie. Dzięki, Janusz. Moi drodzy, i do zobaczenia.